naszą przybytkę. Tutaj przykryjemy, żeby tam płomień nas za bardzo nie, spalił tego. Dobrze, dosyć intensywnie się to zaczyna wydobywać. Otworzymy sobie drzwi na klatkę schodową. Oczywiście, tak jak było powiedziane, to tego tu nie chcemy. Dosyć intensywnie się to wydobywa. Czasami będę dopuszczał trochę powietrza, żeby płomień podtrzymać, żeby to spalanie się nie przerywało. Ciekawą rzecz pierwszą, którą zaobserwowaliśmy, to jest to, że otwarcie na górze spowoduje intensywny ruch dymu do góry. Co jest oczywiste, prawda? Istnieje tutaj pewna strefa o pewnym ciśnieniu. To ciśnienie się kumuluje. Oczywiście, tak jak mówię, nie jest to w skali 1 do 1, więc nie można wnioskować, że powietrze z dymem by to... ciekawa sprawa. Okno się otworzyło? Tak. Bardzo ciekawy wniosek. Mówiący o tym, że wzrost temperatury powoduje rozprężenie gazów, wzrost ciśnienia i objętości, ich iloczynu, w zależności od tego, co może się wydarzyć, to się wydarzy. Dobrze, oddymimy to sobie. Zaczynajmy trochę. To was nie rdzewki, Plexi się wyboczy trochę. Tak drafty będą lecieć. Nagrany jest, tak? Trzyma normalnie. A, był zapłon tych gazów? Tak. Ładnie wyglądało? Tak. Trzeba ją zakotwić tą budę. Jest nagrane chyba. Dla strażaka jest już to temperatura w sumie bardzo żadna wyraźne teoretycznie wskazanie spuszki. Odnośnie tego, że dym jest spalny i jeżeli jest w odpowiednim stopniu wymieszany z powietrzem, może dochodzić do zapłonów o mniejszej lub większej sile. Oczywiście zależy to od stopnia wymieszania, czy każda cząstka paliwa ma dla siebie cząstkę tlenu. W dymie jest to tak płynna sprawa, tak płynne zagadnienie, bo jest cała masa przeróżnych substancji o różnych granicach palności i akurat wymieszanie może być mniej lub bardziej dokładne, natomiast tak to wygląda. Zobaczcie Państwo, że mimo pełnego otwarcia przestrzeni dolnej jest ona bezpieczna ze względu na to, że dymy mają pewną wyporność. Jeżeli nie zaczną się zbierać od góry tak w tak dużej ilości, że no może za daleko, może tutaj sobie spróbujemy, w tak dużych ilościach, że wypełnią całość i zejdą niżej do tego momentu, jeżeli oczywiście dym jest ciepły, utrzymuje się jego temperatura, to do tego momentu jest przestrzenie poniżej są bezpieczne. Czego nie można powiedzieć o przestrzeniach powyżej.